Mówiąc w poprzednim Autofanie o nowym Fordzie Focusie, obiecywałem opowiedzieć o dwóch szczególnych systemach, które znajdziemy w tym modelu, mianowicie o Ford Pass i Ford Pass Connect. Zacznę od tego drugiego. To jest modem mobilny. Montując go w Fordzie Focusie, możemy podłączyć 10 urządzeń, telefony, korzystać z internetu, przekazywać, przyjmować informacje, wszystko to, co normalnie internet załatwi nam poprzez Wi-Fi w domu czy w biurze, możemy mieć na pokładzie tego modelu. To przypomnę Ford Pass Connect. Ford Pass to aplikacja, którą możemy mieć w smartfonie, a pozwalająca na obsługę wielu funkcji w tym modelu. Można dzięki temu na przykład znaleźć swój samochód, jeśli go zostawiliśmy na jakimś dużym parkingu. Można sprawdzić poziom paliwa w zbiorniku już tego samochodu. Można samochód zamknąć i otworzyć, ba, można go nawet uruchomić. Poprzez tę aplikację Ford Pass znajdziemy stację benzynową, ale mało tego, znajdziemy także ceny, jakie obowiązują na paliwa w tejże stacji. Te dwa systemy to, przypomnę, Ford Pass Connect, mobilny modem, oraz Ford Pass. To aplikacja na smartfona. W kilku ostatnich wydaniach Autofana sporo mówiliśmy o nowym Fordzie Focusie, a mimo wszystko mam wrażenie, że i tak nie powiedzieliśmy Państwu wszystkiego. Jest to, powiem, samochód bardzo nowoczesny, bardzo dobrze wyposażony i nie sposób tego zamknąć nawet w kilku wydaniach naszego programu. Dlatego myślę, że dopiero po jazdach próbnych, po tym jak się ten samochód zachowuje w ruchu, będziemy mogli stopniowo uzupełniać naszą wiedzę na temat, przypomnę, nowego Forda Focusa. To już czwarta generacja tego modelu.